Prowadzę wykłady z ustroju samorządu terytorialnego na kierunku administracja oraz politykę lokalną na kierunku politologia. Ponieważ jestem nie tylko teoretykiem, ale praktykiem, bo od 14 lat jestem samorządowcem, więc wiele ciekawych i interesujących rzeczy przekazuję studentom z własnej praktyki, z zasiadania w Radzie Miejskiej. I stąd również wiele interesujących materiałów mogę także przynosić na zajęcia, choćby uchwalany budżet Rady Miejskiej, czy chociażby wiele ciekawych aktów prawa miejscowego, wcześniej już uchwalonych. Warto studiować w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie dlatego, że tutaj pracują specjaliści wysokiej klasy. Pracują na tej uczelni teoretycy, ale także i praktycy, a dzisiaj łączenie teorii z praktyką jest bardzo ważnym elementem edukacji. Szkoła jest otwarta na studentów z zagranicy. Nie ma bariery, żeby studiowali tutaj również i studenci nie tylko z Polski, ale również i z innych krajów. Szkoła także stwarza ogromne możliwości dla osób, które są osobami niepełnosprawnymi. Jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Szkoła świetnie może sprostać wyzwaniom rynku pracy, ponieważ otwierane są coraz to nowe kierunki i szkoła jest otwarta na zapotrzebowanie rynku pracy. Stąd warto uczyć się, kształcić właśnie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ciekawe kierunki, interesujący wykładowcy, świetne zajęcia i poza tym szkoła, która mieści się w nowoczesnym budynku bez barier architektonicznych.